Bardzo ciekawe pytanie padło na blogu. Czy wiedza, jaką zdobywam, bierze się tylko z moich podróży, czy korzystam także z numerologii? Moje umiejętności podróżowania, poznawania właściwości przestrzeni, własnych możliwości, to wszystko oczywiście musi brać się z moich rzeczywistych doświadczeń poza ciałem. Gdyby nie moje podróże, to musiałbym komuś wierzyć i coś sobie wyobrażać, a w rzeczywistości nic bym nie wiedział. Podróże to konieczność, by wiedzieć i poznawać, a nie wierzyć i coś tam sobie wyobrażać. Moje rozmowy z innymi niższymi, a wyższymi, dysk światła, wszystko to są znów rzeczywiste doświadczenia, a nie żadne obliczenia. To wszystko, co Państwu opowiadam, bierze się z moich podróży. Ale mówi się, że Bóg kocha matematykę, a jeżeli to słowo komuś nie pasuje, to cała przyroda jest jak równanie matematyczne. Ja kocham matematykę, liczby, porządek, przyczyny i skutki, a kiedy zacząłem doświadczać podróży poza ciałem, pilnie potrzebowałem znaleźć jakiegoś języka, który połączyłby wszystkie moje doświadczenia, języka komunikacji z wyższą siłą tu w naszym świecie. Wibracje, właściwości, liczby, wzory, kluczowe, przypadkowe wydarzenia w życiu, znaki, które miały kierować mnie w odpowiednim kierunku, mogłem dzięki datom opisywać numerologicznie, odnajdywać połączenia, powiązania pomiędzy nimi i rozumieć, jak wyższe siły umiejętnie kierują wieloma aspektami mojego życia. Zacząłem obserwować ludzi, związki, obserwować, jak dana liczba, wibracja wpływa, uzupełnia się z drugą lub wręcz przeciwnie. Numerologia stała się dla mnie pięknym językiem, narzędziem, za pomocą którego mogę opisywać i przewidywać, a także rozumieć, co, po co i dlaczego dzieje się w moim życiu. Kończąc, odpowiadając na to pytanie, uważam, że rzeczywiste doświadczenia to klucz do poznania i rozumienia, ale numerologia to język, którym opisujemy i analizujemy te wydarzenia, przewidujemy, język, który sięga ponad naszą przestrzeń i czas. Ale posługiwanie się samą numerologią przez kogoś, kto nie doświadcza więcej niż pozwala na to 5 organów zmysłów naszego ciała, będzie tylko niepełnym, statystycznym, materialnym podejściem do tematu.